Przejdźmy sobie, bateria się musiała rozładować, do prawa, czyli do księgi powtórzonego prawa, tak, czyli do piątej Mojżeszowej. Zobaczmy sobie tutaj od 12 rozdziału sam początek. Kodeks deuteronomiczny. Czytam z Biblii Tysiąclecia. Tak samo jak czyta tutaj Wiesław Dawidowicz z Biblii Tysiąclecia. Takie są prawa i nakazy, których będziecie przestrzegać w kraju, który wam dał Pan Bóg przodków waszych w posiadanie po wszystkie dni waszego życia na ziemi. Po wszystkie dni waszego życia na ziemi. To też jest argument do tego, że ponad wszystkich cały czas obowiązują te przepisy. Więc uwaga, miejsce kultu. Zniszczycie doszczętnie wszystkie miejsca, gdzie narody, których wy pozbawicie dziedzictwa, służyły swoim bogom. Na górach wysokich, na wzgórzach i pod każdym drzewem zielonym. Wywrócicie ołtarze, połamiecie ich stele, ich aszery, ogniem spalicie, porąbiecie w kawałki posągi ich bogów. Wytępicie ich imię na tym miejscu. Drogi mówco, chyba nie chcesz powiedzieć, że tam, gdzie mieszkasz, w Polsce, w twojej okolicy, nie ma ani jednego kościoła katolickiego, w którym niestety, jak wiemy, to, co tu teraz przeczytałem, wszystko się znajduje, więc powinno być usunięte. Wiem, że tego nie przestrzegasz. Drogi mówco, a jednakże twierdzi, że prawo obowiązuje. Prawda? Ale wiem, że tego prawa nie przestrzegasz i nie wykonujesz. Dlatego ponawiam to pytanie, bo skoro twierdzi, że apostoł Paweł nawracających się pogan, czy nawracających się ludzi z pogan, jakoby nauczał, żeby przestrzegać przepisów prawa, to trzeba sobie przeczytać, ja już wam nie będę czytał, przeczytajcie sobie Dzieje Apostolskie, 17 rozdział, od nowa się nagrywa, gdzieś mi się źle natknął. No niech będzie. Dzieje Apostolskie, 17 rozdział, od 16 wersetu do 32. Ok. Czy rzeczywiście apostoł Paweł nauczał tam, bo to chyba było w Grecji, tam w Atenach, na Areopagu, jak apostoł widział te wszystkie aszery, to całe bałwochwalstwo i mimo wszystko znaleźli się ludzie, którzy przyjęli jego naukę. Czy rzeczywiście zaczęli niszczyć te miejsca kultu według tego, co jest napisane w prawie. Czy rzeczywiście przestrzegali prawa, czy nie? Bo ja z tego, co zauważyłem, co pisze w Dziejach Apostolskich, no raczej apostoł Paweł nie głosił do przestrzegania prawa, do tych przepisów, które są w prawie mojżeszowym. Tak jakby to ogólnikowo mówicie, prawda? Prawo cały czas obowiązuje. No to najwidoczniej apostoł Paweł nie przestrzegał prawa. Nie przestrzegał. Potem mówiłeś, że nie trzeba przestrzegać. Zobaczmy, czy się jeszcze uda tutaj puścić. No nie, nie dam rady tutaj. Licho nie śpi. No nie ma takiej potrzeby, tak? Okej. Okay. Musimy zachowywać przykazań, diety biblijnej. Aha. Okej, diety biblijne. No okej. Okay. Czyli tak, dieta biblijna mamy w Księdze Kapłańskiej w 11 rozdziale od wersetu 1 do 46, tak? Zobaczmy sobie tutaj, bo jesteśmy blisko. Do Kapłańskiej, 11 rozdział, werset, tutaj sobie zaznaczyłem.
A więc tak, pierwszy werset czytamy tak. Ofiary całopalne ze zwierząt. Pan wezwał Mojżesza i tak powiedział do niego z namiotu spotkania. Przemów do Izraelitów i powiedz im, jeśli ktoś z was zechce złożyć dar z bydląt dla Pana, niech złoży go albo z większego, albo z drobnego bydła. Tak, i tutaj wziąłem w nawias 40. Jedenasty rozdział, dlaczego mi to nie pasowało? Jedenasty rozdział, przepraszam. O, jedenasty rozdział. Prawo czystości. Zwierzęta czyste i nieczyste. Zwierzęta lądowe. Pierwszy wers. Następnie Pan powiedział do Mojżesza i Aarona. Tak mówcie do Izraelitów. Oto zwierzęta, które będziecie spożywali spośród wszystkich zwierząt, jakie są na ziemi. Prawda? I 46, co tam zaznaczyłem? W 46 pisze tak. Zakończenie przepisów o pokarmach. To jest prawo dotyczące zwierząt, ptaków i wszelkich istot żyjących, które poruszają się w wodzie i wszelkich stworzeń pełzających po ziemi, abyście rozróżniali między tym, co nieczyste, a tym, co czyste, między zwierzętami jadalnymi, a tymi, których jeść nie wolno. Drogi mówco, to było tyle tysięcy lat temu, tak? Tyle tysięcy lat temu. Dzisiaj mało kto już poluje na zwierzynę, prawda? Czekaj, moment. Przecież dzisiaj do supermarketu nikt nie wchodzi z Biblią w ręku, z otwartą na Księdze Kapłańskiej na 11 rozdziale i nie robi zakupów do koszyka, tak? To samo ma się rzecz z restauracją. Nikt nie wchodzi dzisiaj do restauracji, gdzie podają ci menu, bo na przykład jesteś w restauracji, której nie znasz, jesteś pierwszy raz, podają ci menu. Przecież nikt nie wyciąga Biblii teraz, nie otwiera na Księdze Kapłańskiej 11 rozdział i patrzy teraz, co jest w menu, a co pisze w tych wersetach w 11 rozdziale, tak? No to dlaczego takie zarzuty? A, już prawo nie obowiązuje, tak ogólnikowo, tak? Przykazań nie trzeba, diety biblijnej nie trzeba, tak? Każdy dzisiaj już wie, co jest zdrowe dla człowieka, a co jest niezdrowe, prawda? No ale dobra, to tak jak ja to widzę. Natomiast, twierdząc, że apostoł Paweł nauczał tych wszystkich przepisów prawa, rzekomo nawracających się z pogan ludzi, no ja widzę coś innego. Ja widzę, że apostoł Paweł nauczał zgodnie z nauką Jezusa Chrystusa. Zobaczmy sobie teraz tutaj do Mateusza 15 rozdział. Zobaczmy sobie do Mateusza 15 rozdział. I co tu mamy? Do Mateusza 15 rozdział od 10 do 20 wersetu, gdzie pisze tak. Prawdziwa nieczystość. Potem przywołał do siebie tłum, czyli Jezus, i rzekł do niego: słuchajcie i rozumiejcie, nie to, co wchodzi do ust, czyni człowieka nieczystym, ale co z ust wychodzi, to właśnie go czyni nieczystym. Wtedy przystąpili do niego uczniowie i rzekli: czy wiesz, że faryzeusze zgorszyli się, gdy usłyszeli to słowo? On zaś odrzekł: każda roślina, której nie sadził Ojciec mój niebieski, będzie wyrwana. Zostawcie ich. To są ślepi przewodnicy ślepych. Jeśli zaś ślepy ślepego prowadzi, obaj w dół wpadną. Wtedy Piotr zabrał głos i rzekł do niego: wytłumacz nam tę przypowieść. On rzekł: to i wy jeszcze niepojętni jesteście, nie rozumiecie, że wszystko, co wchodzi do ust, dostaje się do żołądka i zostaje wydalone na zewnątrz. Lecz to, co z ust wychodzi, pochodzi z serca i to właśnie czyni człowieka nieczystym. Z serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, czyny nierządne, kradzieże, fałszywe świadectwa, przekleństwa. To właśnie czyni człowieka nieczystym. To zaś, że się je nieumytymi rękami, nie czyni człowieka nieczystym. I zgodzę się, że tu chodziło o te takie
ich już tradycje, że oni tam sobie mywali kubki, talerzyki i ręce na siłę myli. To jest zdrowe, bo dzisiaj też wszyscy wiemy, że przed jedzeniem myje się ręce, prawda? Bo jednakże w ten sposób usuwamy wiele bakterii i rzeczywiście mniej zachorowań z tego powodu jest. Przede wszystkim pokarmu, przewodu pokarmowego. Ok, prawda? Ale najważniejsze też jest to, bo ludzie wtedy się czepiają tego, a widzisz, ale to chodziło o to, że jedli brudnymi rękoma. Trzymajmy się tego, co powiedział też na początku Jezus. Nie to, co wchodzi do ust, czyni człowieka nieczystym, ale co z ust wychodzi, to właśnie go czyni nieczystym. I to są nauki Jezusa, które zrozumiał apostoł Paweł i je głosił. Bo Jezus uczył, jak żyć według ducha, a nie według ciała, prawda? I tu trzeba zobaczyć sobie do Kolosan, właśnie 2,16 teraz. Do Kolosan 2,16. Gdzie czytamy tak. Przeciw fałszywej astezie. Niechaj więc nikt was nie osądza z powodu jedzenia i picia, bądź w sprawie święta, czy nowy, czy szabatu. Więc początek. Niechaj więc nikt was nie osądza z powodu jedzenia i picia. Prawda? Kto potrafił tak osądzać z powodu jedzenia i picia? No oczywiście faryzeusze, którzy też mieli tą swoją tradycję, tak zwaną halakę i sobie powymyślali niektóre rzeczy. Nie rodacy nawracających się pogan stawiali im jakiekolwiek zarzuty, tylko rodacy apostoła Pawła, którzy mącili non-stop w jego wspólnotach założonych przez Pawła. Więc Paweł wyraźnie mu nawiązuje do nauki Jezusa Chrystusa, prawda? Niechaj więc nikt was nie osądza z powodu jedzenia i picia, bo nie to jest nieczyste, prawda? Nie to, co wchodzi do ust, czyni człowieka nieczystym, ale to, co z jego ust wychodzi, czyli nasza mowa przede wszystkim. I teraz, tam dalej potem mówił mówca odnośnie, a nieważne są szabaty, szabat. No to tutaj sobie co zaznaczyłem jeszcze znowu? A, no bo właśnie, odnośnie szabatów, tych świąt i tak dalej. No trzeba właśnie teraz zobaczyć sobie, wyjaśnić to w Dziejach Apostolskich. Właśnie od 15 rozdziału. I tu od 19 wersetu praktycznie, prawda? Gdzie czytamy tak. Dlatego ja sądzę, tu mówi Jakub, prawda? Dlatego ja sądzę, że nie należy nakładać ciężarów na pogan nawracających się do Boga, lecz napisać im, aby się wstrzymywali od pokarmów ofiarowanych bożkom, od nierządu, od tego, co uduszone i od krwi. Prawda? I wtedy apostołowie i starsi wraz z całym kościołem postanowili wybrać ludzi przodujących wśród braci. Judę zwanego Barsabą i Sylasa i wysłać do Antiochii razem z Barnabą i Pawłem. Posłali przez nich pismo tej treści. Uwaga, apostołowie i starsi bracia przesyłają pozdrowienie braciom pogańskiego pochodzenia w Antiochii, w Syrii i w Cylicji. Ponieważ dowiedzieliśmy się, że niektórzy bez naszego upoważnienia wyszli od nas i zaniepokoili was naukami, siejąc zamęt w waszych duszach, postanowiliśmy jednomyślnie wybrać mężów i wysłać razem z naszymi drogimi Barnabą i Pawłem, którzy dla imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa poświęcili swe życie. Wysyłamy więc Judę i Sylasa, którzy oznajmią wam ustnie to samo. I teraz uwaga, postanowiliśmy, apostołowie piszą, postanowiliśmy bowiem Duch Święty i my nie nakładać na was żadnego ciężaru oprócz tego, co konieczne. Uwaga, dwukropek. Powstrzymajcie się od ofiar składanych bożkom, od krwi,
od tego, co uduszone, i od nierządu. Dobrze uczynicie, jeżeli powstrzymacie się od tego, bywajcie zdrowi. Wysłannicy przybyli więc do Antiochii i zwoławszy lud, oddali list. Gdy został odczytany, uradowali się jego pocieszającą treścią. Jaka ta treść była pocieszająca? No właśnie ta, która była tutaj w wersecie 29. Powstrzymajcie się od ofiar składanych bożkom, od krwi, od tego, co uduszone, i od nierządu. Dobrze uczynicie, jeżeli powstrzymacie się od tego, bywajcie zdrowi. Prawda? I nigdzie w Nowym Przymierzu, w Nowym Testamencie nie ma nic więcej na temat tego, co obowiązywało ludzi nawracających się z pogan. Nie ma nic. To było nakazane przez apostołów wraz z Duchem Świętym, że to mieli przestrzegać. Nie znajdziecie żadnego nakazu, jakoby apostołowie poganom przyjmujących ich Ewangelię nakazywali im przestrzegać szabat, czyli dzisiejszą sobotę. No, szabat, który przestrzegali oni. Nie ma ani jednego takiego wersetu, żeby poganie byli zobowiązywani do przestrzegania szabatu. Dlaczego? To kiedy indziej się wytłumaczy. Tym bardziej szabatów, prawda? Nie ma takiego wersetu, żeby poganie byli zobowiązywani do przestrzegania żydowskiego święta. Ok? Tak to imijmy. Nie ma. Więc teraz tak. Co sobie to zanotowałem? A, co zrobić z wersetem 21, bo mi ktoś powie, że ominąłem. Nie, nie ominąłem. 21 pisało tak. Zacznę od 19 jeszcze raz. Dlatego ja sądzę, że nie należy nakładać ciężarów, mówi Jakub, na pogan nawracających się do Boga, lecz napisać im, aby się wstrzymali od pokarmu ofiarowanych bożkom, od nierządu, od tego, co uduszone, i od krwi. Z dawien dawna bowiem w każdym mieście są ludzie, którzy co szabat czytają Mojżesza i wykładają go w synagogach. I to jest teraz argument dla tych faryzeuszy judaizujących. Aha, więc jednak poganie mieli słuchać tego, co jest w prawie Mojżesza napisane. Nie. Chodzi o to, żeby zrozumieli poganie, dlaczego mają się wstrzymywać od tego, co uduszone i od krwi. Zobaczcie. Trzymają się tego, co pisze. Ewangelista Łukasz w Dziejach Apostolskich. Co Łukasz chce przekazać? Jeszcze raz. Dlatego ja sądzę, że nie należy nakładać ciężarów na pogan nawracających się do Boga. Uwaga. Lecz napisać im, aby się wstrzymywali od pokarmów ofiarowanych bożkom, od nierządu, od tego, co uduszone, i od krwi. I teraz, żeby poganie to mogli zrozumieć, dlatego co im mówią? Z dawien dawna bowiem w każdym mieście są ludzie, którzy co szabat czytają Mojżesza i wykładają go w synagogach. Zrozumiecie, dlaczego macie powstrzymywać się, tak jak pisze tu, aby wstrzymywali się od pokarmów ofiarowanych bożkom, od nierządu, od tego, co uduszone, i od krwi. Żeby to było dla nich jaśniejsze. Ale tu nie ma żadnego nakazu, że to oznacza, że macie przestrzegać prawa mojżeszowego i wszystkiego, co jest w nim zawarte. Tak jak to insynuują co niektórzy. Prawda? Więc ja tutaj jeszcze ponagram to pytanie, które kiedyś powiedziałem jakoś echo. Zwracam się do tych wszystkich tutaj wykrzykujących, takich jak ten Tomasz Łapiński, nawet jak Michał Mazur, który twierdzi, że przestrzega Tory, namawia do przestrzegania tego, co jest napisane w Torze. Tutaj do mówcy Wiesława Dawidowicza. Zwracam się do was wszystkich. Kiedy mówicie, że prawo powinno być przestrzegane, to pierwsze, co zróbcie, to zróbcie nagranie, którego do tej pory nadal nikt nie zrobił, gdzie sami w tym nagraniu pokażecie listę, czego przestrzegacie wy odnośnie tego, co jest w prawie Mojżesza,
a potem powiedzcie, czego wymagacie od innych, żeby przestrzegali to, co jest napisane w prawie Mojżesza. Najpierw, bez takiego ogólnikowego zawsze tutaj ględania, że prawo mojżeszowe obowiązuje, powiedzcie, co przestrzegacie wy i czego wymagacie od tych, do których się zwracacie, głosząc, że prawo obowiązuje. Okej. Sami pokażcie, co przestrzegacie i czego wymagacie od innych, którym głosicie, że prawo trzeba zachowywać, czyli prawo mojżeszowe. Mam nadzieję, że wreszcie ktoś takie nagranie zrobi z tych, którzy twierdzą, że szczególnie z tych, którzy twierdzą, że przestrzegają wszystkiego, co jest w prawie, prawda? To niech pokażą, co takiego wszystkiego przestrzegają i że tego samego wymagają od innych, których namawiają do przestrzegania prawa. A ja tutaj, drogi mówco, widząc, że masz naprawdę bardzo piękne nazwisko, w którym zawiera się imię Dawida, nazwisko Dawidowicz, które zawiera imię Dawida, prawda? Zawiera bardzo wielkie imię. No, trzeba by zobaczyć, co napisał Dawid. Dawid napisał w psalmie, tutaj, zobaczmy sobie do psalmu teraz. Do psalmu 17. Zobaczmy sobie do psalmu 17. Prawda? I werset trzeci. I werset trzeci. Dawid pisze tak. Choćbyś, czyli tutaj odnosi się do Boga Izraela. Choćbyś badał me serce, nocą mnie nawiedzał i doświadczał ogniem, nie znajdziesz we mnie nieprawości. Jak ja to pierwszy raz przeczytałem, mówię, jak Dawid śmie coś takiego mówić, kiedy wszyscy wiemy o jego wielkim grzechu. Gdzie? Dopuścił się cudzołóstwa z Batrzebą, żoną tego żołnierza Uriasza, chyba tak się nazywał, prawda? Gdzie dobrze wiemy, że nie jest tak, jak Żydzi puszczają narrację, że do cudzołóstwa doszło za obopólnym jakimś tam dogadaniem się. Nie. Wyraźnie z opisów wynika, że Batrzeba była raczej wzięta przemocą, co by nie powiedzieć, że była zgwałcona. Ale nie tak, że Batrzeba przyszła do łóżka Dawida i mu tam wskoczyła sama i rozstawiła nogi, jak to insynuują Żydzi. Nie. Więc Dawid dopuścił się, znając prawo Boże, dopuścił się cudzołóstwa. Potem wiemy, że żeby zakryć to cudzołóstwo, bo zaszła Batrzeba w ciążę, pozbył się jej męża. Prawda? Wystawiając ją tam na pierwszą linię w ataku, tam wiecie, o co chodzi, prawda? W wojsku, jak poszedł tam walczyć. Więc w każdym razie wysłał list temu swojemu generałowi. Więc potem wiemy z dalszych tam ksiąg, że po prostu dopuścił się cudzołóstwa, dopuścił się morderstwa praktycznie, a mimo to Dawid w tym psalmie pisze, że co? Posłuchajcie. Choćbyś badał me serce, nocą mnie nawiedzał i doświadczał ogniem, nie znajdziesz we mnie nieprawości. Ha, ale uwaga. Następny werset, znaczy werset, następne zdanie. Moje usta nie zgrzeszyły ludzkim obyczajem. Według słów z twoich warg wystrzegałem się ścieżek gwałtownika. Tu jest ważne. Dawid mówi tak, nie znajdziesz we mnie nieprawości, bo moje usta nie zgrzeszyły. Zawsze Dawid wychwalał Boga Izraela, był mu zawsze wierny, prawda? I grzechu z jego ust, no, nie dopuścił się takiego grzechu. Dlatego też, czego nauczał Jezus, zobaczmy tutaj, w Mateusza,
w Mateusza na 12 rozdział, zobaczmy. Na 12 rozdział Mateusza czytamy tak. Tutaj będzie werset 36 i 37. Jezus mówi tak. A powiadam wam, z każdego bezużytecznego słowa, które wypowiedzą ludzie, zdadzą sprawę w dzień sądu. Bo na podstawie słów twoich będziesz uniewinniony i na podstawie słów twoich będziesz potępiony. Tu Jezus nic nie mówi o sądzie z uczynków prawa mojżeszowego. Widzicie? Wy się może tak chwalić, że kurde przestrzegacie wszystkiego, co jest w prawie Mojżesza. Ale Jezus mówi, że na sądzie będziecie sądzeni na podstawie tego, co mówicie, co z waszych ust wychodzi. Więc zobaczmy sobie teraz do Jana, do 5 rozdziału. Zobaczmy sobie do Jana, do 5 rozdziału. Gdzie czytamy tak? Momencik, jeszcze 10 minut, Kasia. Gdzie czytamy tak? Werset 45. Jezus mówi tak do tych faryzeuszy. Nie sądźcie jednak, że to ja was oskarżę przed Ojcem. Waszym oskarżycielem jest Mojżesz, w którym wy pokładacie nadzieję. A więc wy wszyscy, którzy twierdzicie w waszej pysze i chwalicie się, że przestrzegacie prawa mojżeszowego, są tacy śmiałkowie, co mówią, że wszystkiego przestrzegają w sprawie Mojżesza. Takim śmiałkiem jest właśnie ten nauczyciel niesprawiedliwości i obłąkany prorok z kanału Haja TV, Tomasz Łapiński. Wy, którzy twierdzicie, że przestrzegacie wszystkiego, co jest w prawie Mojżesza, Jezus wyraźnie mówi. Nie sądźcie jednak, że to ja was oskarżę przed Ojcem. Waszym oskarżycielem jest Mojżesz, w którym wy pokładacie nadzieję. Więc na sądzie ostatecznym wy będziecie sądzeni z przepisów prawa mojżeszowego. Natomiast ci, którzy przyjęli łaskę, uwierzyli w Mesjasza, prawda? Nie będą sądzeni na podstawie uczynków, ale na podstawie wiary. Na podstawie wiary. I teraz zobaczcie, że tu nie będzie sąd na podstawie wiary, bo sądzeni na podstawie uczynków przepisów prawa, to będziecie wy, którzy cały czas twierdzicie, że przestrzegacie, co jest w prawie Mojżesza. Sądzeni z uczynków wiary będą ci, uwaga, którzy budują na fundamencie nauki Jezusa, czyli przykazań Jezusa, prawda? Czyli przykazań Jezusa. Bo Jezus mówi w Ewangelii Jana, tam 14 rozdział, tutaj jesteśmy blisko, tam był werset 15 i 21. Jezus wyraźnie mówi, przecież tak, nie? Jeżeli mnie miłujecie, mówi Jezus, będziecie zachowywać moje przykazania. Jezus mówi moje przykazania, moje nauki. Jezus nie mówił tych przykazań, które macie w prawie Mojżesza, tylko te, które on dał. Przykazania, których nauczył, nowych przykazań, których nauczył apostołów i oni potem nie przekazywali. Dlatego Jezus nigdy nie mówił w prawie mojego ojca jest napisane, albo w prawie moim jest tak napisane. Jezus zawsze mówił, w waszym prawie jest napisane. Dlaczego? Dlatego, że to było prawo dane Izraelitom za pośrednictwem aniołów, gdzie ze strony Bożej pośrednikami byli aniołowie, a ze strony ludu Izraela pośrednikiem był Mojżesz. Dwóch mediatorów, których się ze sobą zeszło i ugadali się co do przymierza. Tak, dokładnie, ugadali się. Oczywiście, że aniołowie przekazali Słowo Boże, w których były przykazania Boże, prócz doszło jakieś porozumienie, gdzie znalazły się przykazania też i ludzkie.
prawda? Bo jest napisane, że Mojżesz, nie bez powodu tutaj jest zaznaczone w Ewangelii, że Mojżesz był bardzo mądry we wszystkiej mądrości Egiptu, tak? We wszystkiej mądrości Egipcjan. Miał niesamowitą wiedzę, bo był bardzo wykształconym człowiekiem na tronie, prawda? Faraona. I miał niesamowitą wiedzę odnośnie i kapłanów, i wszystkiego. I dlatego wiedział, jak ludem sterować. Powiedzmy, no, niby go prowadził, prawda? Ale tak prowadził, że sam się wyprowadził na manowce przez swoją pychę. Dobra, więc. I tu mamy 21 werset, gdzie Jezus mówi wyraźnie: kto ma przykazania moje i je zachowuje, ten mnie miłuje. Kto zaś mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również ja będę go miłował i objawię mu siebie. Prawda? Więc, tak jak mówiłem wcześniej, ci, którzy należą do Jezusa Chrystusa, oni będą sądzeni z uczynków wiary teraz. A ta wiara jest budowana na fundamencie nauki Jezusa, czyli na fundamencie Jego przykazań, prawda? I teraz zobaczmy sobie właśnie do... Co to za budowa jest teraz na fundamencie przykazań Jezusa, czyli na fundamencie Jego nauki. Ano taka, że Jezus dał takie przykazania. Takie dał przykazania. To będzie Mateusza. 5 rozdział. Słynne kazanie na górze. Tak, tak, tak. Kazanie na górze, bo tam są kazania, tam są przykazania dane, gdzie czytamy tak. Od 5 rozdziału Ewangelia Mateusza. Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego i Jego uczniowie. A wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowami. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Uwaga! Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Ty, Tomasz Łapiński, Boga oglądać nie będziesz, bo ty masz nieczyste serce. Tak jak mówiłem 2-3 lata temu i to widzę cały czas, jest. Masz zgniłe serce z roku na rok coraz bardziej. I to jest właśnie przykazanie Boże. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, czego ci judaizujący faryzeusze, plując na wszystkich tych, którzy nie chcą przyjmować ich nauki odnośnie tego prawa mojżeszowego, w jaki sposób oni głoszą, prawda? Wprowadzają tylko nieprzyjaźń. Można by powiedzieć wojnę, prawda? Przeciwieństwo pokoju. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko źle o was. Tak jak ty, cały czas o mnie kłamliwie źle mówisz, Tomasz Łapiński. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. Widzimy, kto przestrzega przykazań Jezusa Chrystusa, nie musi się obawiać, że będzie sądzony i potępiony, bo tutaj będzie sąd, ale to będzie sąd, gdzie będziemy oczekiwać nagród, mniejszą, większą. Jak Jezus mówił, jedni pracują dla Jezusa i wydają owoce 30-krotne, inni 60-krotne, inni 100-krotne owoce, prawda? Pracujemy, budujemy na fundamencie Jezusa według Jego przykazań. Więc cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie, tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. I teraz jeszcze jest bardzo ważne,
tutaj chciałbym jeszcze przejść dalej do przodu, właśnie do 10 rozdziału Ewangelii Mateusza i do wersetu 5. Tak? Nie, do wersetu, przepraszam, 40. 40, gdzie piszemy tak. Nagroda za oddanie się Jezusowi. Kto was przyjmuje, mówi Jezus Chrystus, mnie przyjmuje. A kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Kto przyjmuje proroka jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma. Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. Jeszcze raz Jezus mówi, kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych. Ty, Tomasz Łapiński, na tych najmniejszych, którzy należą do Jezusa Chrystusa, nie podajesz kubka żywej wody, tylko wylewasz na tych ludzi wiadro pomyj i wiadrami szamba lejesz na tych, którzy rzeczywiście kochają Jezusa Chrystusa i służą według Jego nauki, według Jego przykazań. Gdy Jezus skończył dawać te wskazania, czyli przykazania 12 swoim uczniom, odszedł stamtąd, aby nauczać i głosić Ewangelię w ich miastach. Ja też już zakończę. Sądzę, że to wszystko, co chciałem powiedzieć. Prawda? Mogę tylko jeszcze dodać na sam koniec. Faktycznie dodam. Bo kto jest tak naprawdę prawdziwym Izraelitą? Prawda? Bo prawdziwy Izraelita jest rozpoznawany według ducha, a nie według ciała, czyli według genetycznego pochodzenia z któregoś z plemion Izraela. Nie. To zobaczmy sobie do Ewangelii znowu Jana. Zobaczmy sobie do... To był który pierwszy rozdział? To jest późno, jeszcze drugiego dania nie jadłem. No właśnie, bo ja sobie tutaj zanotowałem w międzyczasie. Właśnie o to chodzi. Prawdziwy Izraelita jest rozpoznawany według ducha, a nie ciała, czyli nie z jakiego plemienia Izraela ktoś pochodzi, ale jakiego jest ducha, czy ma w sobie ducha prawdy, czy fałszu. I dlatego apostoł potem dalej pisał, tak? No bo apostoł Jan potem pisał, badajcie duchy, prawda? To był pierwszy Jana 4:1. Ale ja wam chcę przeczytać na razie pierwszy Jana z Ewangelii Jana 1:47. Posłuchajcie tutaj, bo naprawdę bardzo ważne. Zacznę od 43 wersetu. Nazajutrz Jezus postanowił udać się do Galilei i spotkał Filipa. Jezus powiedział do niego, pójdź za mną. Filip zaś pochodził z Betsaidy, z miasta Andrzeja i Piotra. Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego, znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz w prawie i prorocy. Cały czas chodzi o proroctwa. Tutaj już na marginesie. Cały czas apostołowie, tak samo i apostoł Paweł nauczał to, co jest napisane w prawie odnośnie proroctw, które się odnosiły do Mesjasza. Nie tak jak ktoś chce insynuować, że Paweł i inni nauczali na podstawie prawa, przepisów prawa. Nie, nauczali proroctw. Prawie. Dlatego apostoł Paweł napisał, że przez prawo umarłem dla prawa, pisze apostoł Paweł. Bo właśnie przez prawo, które zawierało proroctwa, umarł dla prawa, w którym były przepisy. Ok. I czytam dalej. Więc tak. Znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz w prawie i prorocy. Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. Rzekł do niego Natanael, czy może być co dobrego z Nazaretu? Odpowiedział mu Filip, chodź i zobacz. Uwaga, Jezus ujrzał, jak Natanael podchodzi do niego i powiedział o nim.
Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu. A więc prawdziwy Izraelita to jest ten, który jest czystego serca, w którym nie ma podstępu i postępuje według ducha. Prawda? A nie ten, który jest według ciała z jakiegoś plemienia izraelskiego i postępuje cały czas według litery, czyli według przepisów prawa. Nie taki jest Izrael. I właśnie nowy Izrael, bo teraz się, co niektórzy głoszą ci faryzeusze, że żeby być wszczepionym, bo się teraz poganie wszczepiają do Izraela, prawda? To muszą zachowywać przepisy prawa, które Bóg dał Mojżeszowi, prawda? Ale zaraz, zaraz. Tamten był Izrael etniczny. W Nowym Przymierzu poganie, którzy wchodzą do Izraela, nie wchodzą do tego etnicznego Izraela i z tymi przepisami prawa, które otrzymał Mojżesz. Teraz do ludu Bożego, do tego górnego Jeruzalem, które jest w niebie, wchodzimy teraz poprzez nowe przymierze, które już mówiłem w poprzednich odcinkach, które są oparte na nowych przykazaniach, na nowych warunkach i na nowych zasadach. I wchodzimy teraz poprzez sposób duchowy, już nie cielesny, ale duchowy, prawda? I jest to Izrael teraz duchowy, a nie czysto fizyczny, etniczny. Dobra, to tyle w tym nagraniu. Dziękuję za Waszą uwagę.